Cześć, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale, a dziś pokażę Wam koniki, które mam na sprzedaż. W tym m.in. dosyć dużo brejerów, ale myślę, że przejdziemy sobie po tych wszystkich półeczkach po kolei i pokażę Wam, na pewno mam na sprzedaż takiego tratka. Ojejku, Saluś będzie mi teraz lecieć. On nie umie samodzielnie stać i zawsze go opieram na tym tratku, ale nie. Och, muszę wyciągnąć najpierw tego wielkoluda. I teraz Wam pokażę. Prezentuje się tak. Jest w stanie bardzo dobrym. Ma jedynie delikatne ryski na werniksie. Trochę chrap i uszek zdarte. Odłożę już Salusia. Następnie któregoś z tych dwóch pijących mleko źrebaków. Nie wiem dokładnie, którego będę chciała sprzedać. Najprawdopodobniej będzie to ten jasny, aczkolwiek nie jestem pewna. Więc no, ogólnie wszystkiego ceny możecie proponować w komentarzach albo na priv na Instagramie. Oczywiście nazwy znajdziecie w opisie. A ponieważ ja jako tako cen nie mam wyznaczonych, po prostu czekam na Wasze propozycje. Ten konik, ten źrebaczek również jest na sprzedaż. Jednego ze źrebaczków już sprzedałam, teraz pozostał jeszcze jeden. Następnie jest ta klaczka. Jeżeli ona się nie sprzeda, to jak się trochę jeszcze podszkolę w customach, to ją sobie po prostu wezmę na siwusa, bo bardzo mnie denerwuje jej ta czerwona grzywa. Następnie rozważę również tego customika. Konik prezentuje się właśnie w ten sposób. Jest to mój autorski custom. Jak widać, jest matowy, kopytka, oczka i chrapy ma nabłyszczone. Następnie tutaj już raczej nic nie ma na sprzedaż. Chodźmy dalej. Jest tutaj na pewno ten fryz. Szlejch. Tak wygląda. I cena za niego już mam. Jest to 23 zł. On jest w stanie idealnym. Następnie ten konik. Również jestem w stanie rozważyć jego sprzedaż, tylko on jest już w stanie dostatecznym. Jest to wycofany szlejch, więc cenę można proponować. Następnie, jeżeli ktoś będzie chciał, to mam takiego troszeczkę słabego customa, aczkolwiek ma swój urok, ok. No i jest całkowicie matowy. Prezentuje się tak. I cena za niego to też jest do zaproponowania. Następnie również jest mój autorski custom, jego również rozważę. Jest to taki custom renowacja, ponieważ on był tak jakby podpalany. W każdym razie miał stopione niektóre części ciała. Ja je rzeźbiłam, aczkolwiek jak widać to oczko nadal jest nieco płaskie. No i tutaj jest taki ślad właśnie po tym. Więc ogólnie wygląda on tak. Również jest matowy gloss na chrapach, oczkach i kopytach. Cena również jest do zaproponowania. A następnie jest tutaj kolejny szlejch. Tym razem już moherkowany. Ma odcięty całkowicie ogon i grzywę spiłowaną. A na to jest nałożony moher. Jak widać, maść jest siwa w chreczkę. Gloss jest na oczach oraz chrapach. Kopyta są takie satynowe. No i tą grzywę można czesać w różne strony, więc tak jest dosyć uniwersalna i cena również jest do zaproponowania, aczkolwiek dużo, ojejku, dużo za te customy nie będę chciała, ponieważ nie jestem profesjonalistką, więc naprawdę nie będzie jakichś wygórowanych cen. Następnie mamy tutaj takiego mikrodrastika no name'a, oczywiście bez dereczki sprzedaję. Wygląda on tak. Nóżki miał rzeźbione od zera, tylnie nóżki miał przekształcane i do jakiegoś zamówienia po prostu dorzucę go jako gratis. On jest na takiej podstaweczce i wygląda on tak. Może uda mi się go postawić jedną ręką. O, stoi sobie. Tutaj już raczej nic. Z tej półeczki na pewno mam na sprzedaż kolejnego szlicha. Wygląda tak. Stan bardzo dobry, a cena to 20 zł. A następnie mój customik, kolejny taki kucyk.
On jest dosyć stary, ale wydaje mi się, że całkiem przyzwoity, że tak powiem. Cena również jest do propozycji. Wybaczcie, że dzisiaj tak szybko, aczkolwiek nie mam czasu, tak jak wspominałam. Dzisiaj wracam o godzinie w pół do 17 ze szkoły, więc nie mam za bardzo czasu, żeby montować ten film. Następnie jest kolejny Szlejch. On jest w stanie takim dobrym. Ma liczne przetarcia. Tutaj takie większe na grzywie, na uszach, na chrapach. Taki dobry łamany na dostateczny. Cena za niego to 13 zł. Następnie mamy jedną sztukę Fanabelli, ponieważ mam powtóreczkę. Ona miała również iść na customa, aczkolwiek mogę ją sprzedać. Cena za nią to jest 10 zł. Następnie szybciutko mamy... Momencik, tak, mamy tego kucyka. On również miał iść na customa, aczkolwiek jestem w stanie go sprzedać. I cena to jest 15 zł. Stan idealny, celujący. Następnie tutaj rozważę sprzedaż tych dwóch smyków. Aczkolwiek nie jestem jeszcze pewna co do ich sprzedaży, więc można proponować w komentarzach, żeby je dokładniej obejrzeć. Odsyłam Was do filmu o moich makietach. Tam je pokazywałam dokładnie, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy wie, o jakie smyki chodzi. One są z serii drugiej, te saszetki, takie niespodzianki. Następnie mamy andaluskę, również ze Szlejcha, w stanie bardzo dobrym, ponieważ ma tutaj taką czarną łatkę. Cena za nią to jest 17 zł. Następnie mamy kolejny Szlejch. Jak widać, pozbywam się trochę Szlejchów. Stan idealny, a cena to jest 20 zł. Następnie mamy takiego kucyka. On jest w stanie bardzo dobry, łamany na dobry. Jak widać, troszkę przetarć ma. I cena to jest 15 zł. Następnie mamy. Momencik. Tak, mamy tego źrebaczka. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma do niego rodziców, to zapraszam na kontakt na Instagramie. Szczególnie jeżeli chodzi o wymianę. Ogólnie wszystkie te konie, które dzisiaj pokazuję, które omawiam dokładnie, są na wymianę. Możecie praktycznie proponować wszystko. Począwszy od figurek, modeli, przez materiały Rio Rondo, najchętniej materiały pikowane, no i oczywiście też hobby horse. Więc jak ktoś ma do niego rodziców, to zapraszam na Instagrama, to może się jakoś dogadamy. Z tej półeczki tutaj mam tą rodzinkę, aczkolwiek do większego zamówienia, że tak powiem, do większych zakupów również dodaję ją w gratisie. Tylko proszę zaznaczcie, że chcecie na przykład ten i ten gratis. Ja dzisiaj omawiam te wszystkie gratisy. Tutaj z tej stajni raczej nic nie sprzedaję. Tutaj mamy, mogę rozważyć mojego drastika, który wygląda tak. Aczkolwiek jego by pasowało odebrać osobiście, bo on ma grzywę robioną z takiej masy powietrzoutwardzalnej, po prostu ona wysycha i nie jest aż tak trwała jak na przykład epoxy czy miliput. Ale wygląda on tak. Jak widać, jest dosyć błyszczący, ale to nie jest taki typowy gloss. No i cena również jest do zaproponowania, aczkolwiek jego dopiero rozważam. Jeżeli chcecie go dokładniej zobaczyć, to mogę nagrać o nim film. Następnie z tej półeczki jeszcze już nic nie mam, aczkolwiek przypomniałam sobie, że jeszcze przecież mam na sprzedaż ten zestawik i to ultra pilnie. W skład niego wchodzi taki kład z taką skrzyneczką. W niej są takie narzędzia. Wyglądają tak. Jest to krótkofalówka i taka siekierka. Oraz sprzedaję również z przyczepą. Tylko bez tygrysów. Bez tygrysów. Tygrysy zostawiam sobie. Wygląda tak. Ona się zaczepia do tego kłada. Po prostu pasuje. Aczkolwiek jest jedna wada fabryczna. To, że się to nie domyka. Po prostu dostałam złą część. Ona jest wygięta w drugą stronę. Próbowałam zakładać już ją na 1000 razy, ale nie da się z tym nic zrobić. A więc cena za ten zestaw to jest 30 zł.
Nowy kosztował chyba około 130, ale jako, że sprzedaję bez tygryska, no i taki wybrakowany, że tak powiem, to cena za niego to jest 30 zł. Wydaje mi się, że tak w miarę adekwatnie jak na używany zestaw w stanie celującym. Tak właściwie to by było na tyle. Dzięki za dzisiaj. Jeszcze raz mówię, że możliwa jest również wymiana wszystkich tych koników. Zapraszam po kontakt na Instagram. Ja Was żegnam. Do zobaczenia. Cześć i pa, pa.